19 marca do rozkładu jazdy PKP powróci bezpośrednie połączenie pomiędzy Suwałkami a Krakowem. Ja byłem w tę walkę bardzo bezpośrednio i mocno zaangażowany. Przedstawiłem informację ostatnio o tym publicznie, że ten pociąg powróci, on został niepotrzebnie zlikwidowany, a przywrócony został, on, przypominam także, w ramach dobrej zmiany. To nie jest tak, że on był dawno, tylko go nie było. Został prowadzony parę lat temu i już podczas naszych rządów i teraz po raz drugi powraca, prawda, bo go w sposób nieracjonalny wykreślono z listy połączeń. Ten pociąg dla studentów, dla rodzin studentów, dla wszystkich innych osób, które chcą przemieszczać się właśnie pomiędzy nie tylko Suwałkami, ale Augustowem, Białymstokiem, stacjami pośrednimi, a Krakowem, był bardzo dogodny i potrzebny. On wraca 19 marca. Udało mi się przekonać co do tego, że jednak to trzeba zrobić, nie tylko zrobić, ale zrobić szybko, bo miał już w tej wersji poprzedniej wrócić, ale od czerwca. Jak zapowiada Jarosław Zieliński, w ciągu najbliższych kilku tygodni odbędzie się w Suwałkach konferencja dotycząca spraw kolejnictwa, a dokładnie. Planom związanym z budową Rail Baltica, wszystkimi tymi rozwiązaniami technicznymi, ze sprawą dworca w Suwałkach i w kontekście trasy, o którą zabiegam od lat, jak Państwo na pewno pamiętacie, a mianowicie o to, żeby była unowocześniona, zrewitalizowana i utrzymana przede wszystkim trasa z Białegostoku przez Sokółkę Augustów do Suwałk, bo przecież groziło tak naprawdę to tym, budowa tej nowej trasy Rail Baltica przez Ełk, że ta stara trasa będzie powoli obumierała. Pociągi będą przekierowane na tę nową drogę kolejową, no a przez to takie miasta jak choćby Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Augustów byłyby wykluczone z komunikacji kolejowej. Do tego nie wolno dopuścić. Istotnym również wątkiem zapowiadanej konferencji będzie sprawa kolejowego dojazdu do Suwałk zarówno od strony Ełku, jak i Białegostoku. Chcę, żeby przedstawiciele spółek kolejowych i może Ministerstwa Infrastruktury powiedzieli, jakie są plany, jakie są warianty rozpatrywane. No i będzie tam też jedna na pewno nowa, dobra wiadomość, o której dzisiaj nie powiem, bo chcę to zostawić na tamtą okazję, która przed nami, a może nawet dwie, bo jest kwestia jeszcze związana z dworcem w Suwałkach. Ja po prostu uważam, tutaj to już nie jest żadna tajemnica, że wielką wartością dworców w miastach jest to, że dojeżdża się do centrum, że dojeżdża się koleją do środka miasta, a nie gdzieś tam na obrzeżach i trzeba jechać taksówką albo samochodem. W Warszawie dworzec centralny, na czym polega jego wartość? No na tym właśnie, że dojeżdża do środka miasta bezkolizyjnie torami, prawda? Suwałki nie są Warszawą wprawdzie, ale trudno byłoby się zgodzić na warianty, które były rozważane, żeby tam gdzieś koło starej elektrowni był przystanek dla wszystkich, prawda? Dla tych, którzy będą jechać na Litwę i dalej na tej trasie międzynarodowej, ostatecznie może być, żeby było szybciej, tak? Ale dla tych pociągów, które będą wjeżdżać tutaj i kończyć bieg, no musi być jak najbliżej do centrum doprowadzone to połączenie. No i stąd ten pomysł, żeby aż do utraty dociągnąć tory. Takie rozwiązanie z pewnością znajdzie wielu zwolenników. Zobaczymy, co spółki kolejowe na ten temat powiedzą. Ja prowadzę rozmowy z nimi. Wiem, że to jest rozważane. Są różne warianty rozważane też tego przebiegu czy wejścia do miasta trasy tej nowej Rail Baltica, ale to niech oni o tym powiedzą, bo oni są za to odpowiedzialni, a ja będę pilnował tego jako poseł tej ziemi, żeby to było sensowne, żeby to było racjonalne.